Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje, albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać. Gdybyś umiał spojrzeć w lustro swego serca, zobaczyłbyś ogród pełen róż, a na każdym płatku róży tańczącego szczęśliwego człowieka. Tak mało trzeba nam, aby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Tak mi dzisiaj przyszła do głowy ta piosenka. Myślę, że tak niewiele trzeba właśnie, aby uszczęśliwić innych. Kochani moi drodzy, słuchacie audycji Razem Raźniej, z tej strony Roma Janka oraz aktorzy z kabaretu Luzik. Dzień dobry. Kto jest dzisiaj z nami? Stanisław Gratkowski. Stefania Trybuszewska. Maria Żołecka. Ryszard Iwański. Krystyna Wegner-Kowalska. Ela Budziszak. Barbara Makowska. Alina Majkrzek. Bogdan Koźma. Przed nami 30. już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktorzy z kabaretu Luzik również dołączą się do tej akcji. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci do Nakielskiego Ośrodka Kultury. O szczegółach powiemy troszeczkę później. Finał Wielkiej Orkiestry zainspirował nas do podjęcia tematu pomagania. Czy warto pomagać? W jaki sposób seniorzy mogą włączać się w różne akcje, mogą otworzyć swoje serca, dłonie i w ten sposób pomóc innym? Słuchacie audycji Razem Raźniej, dzisiaj o pomaganiu. Czy warto? Dzisiaj mamy mówić o pomaganiu, dlaczego jest takie ważne. Mnie się bardzo spodobał taki krótki wierszyk chłopca z drugiej klasy, szkoły podstawowej. Napisał w ten sposób: czy warto pomagać? Nie jeden zapyta. Przecież pomaganie to rzecz znakomita. Ty też kiedyś możesz znaleźć się w potrzebie. Wtedy pomoc przyjdzie również i do ciebie. Bo najpiękniejszym posłowie kochać jest słowo pomagać. Pomagać. I pomagać każdy może. Wystarczy tylko trochę dobra i odrobina dobrej chęci. Myślę, że wprowadzenie do naszej sesji o pomaganiu to ten piękny wierszyk młodego człowieka, który bardzo już pewnie rozumie, co to jest dar empatii i zrozumienia. Ja też myślę, że pomagając, to robimy coś dobrego, a dobro lubi wracać, co chyba większość z nas wierzy. Powinniśmy się wspierać, robić dobre przysługi, po prostu pomagać sobie. W ludziach myślę, że w ich sercach jest taka wielka siła i robienie tych dobrych rzeczy dla innych to naprawdę jest coś pięknego i satysfakcjonującego. A ponieważ zbliża się 30. rocznica działań, tak sobie teraz pomyślałam o tej pięknej twarzy Polski, myślę o tej akcji Jurka Owsiaka, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która musi grać do końca świata jeden dzień dłużej i wszyscy na pewno z własnego doświadczenia, z opowieści innych ludzi, tych, którzy byli w potrzebie, którzy byli chorzy, którzy dzisiaj są zdrowymi, ale wolontariuszami działającymi na rzecz tej orkiestry. Myślę, że to pomaganie jakoś komponuje się z tą akcją i cieszmy się, że my także, kiedy zaczynaliśmy nasze spotkania radiowe z seniorkami i seniorami, mówiliśmy, że chcemy otworzyć drzwi do nadziei, życzliwości, dobra i że sobie wzajemnie pomagamy. A to, że najpiękniejszą rzeczą, nie pomagając innym, naprawdę pomagamy sobie. Myślę, że kontynuując to, co powiedziała koleżanka. Jest takie piękne przesłanie: dodać ludziom skrzydeł. Niektórzy ludzie nigdy nie słyszą słowa uznania, przyjacielskiej pochwały. Wykonują najbardziej mozolne prace, a każdy uważa to za oczywiste. Bezgłośnie czynią tysiące rzeczy w domu, biurze, zakładzie, klubie i nie ma tam nikogo, kto by to dostrzegł. Lecz gdy zrobią fałszywy krok, każdy to zauważa. Wlicza im się błędy i obarcza nimi. Dlatego w społeczeństwie, które nie pyta o sumienność i wierność, chodzi zbyt wielu zgarbionych ludzi. Dlatego zbyt wielu ludzi czuje się przygnębionych, wykorzystywanych, spisywanych na straty. Praca nie sprawia im już przyjemności. Nie odczuwają już radości życia. Przygnębionym ludziom trzeba dodać skrzydeł. Gdy będą mieli skrzydła, ich życie stanie się na pewno łatwiejsze. Gdy będą mieli skrzydła, wszystko nabierze polotu. Słowo uznania może ich uskrzydlić. Pochwała jest jak sprężyna. Pochwal od czasu do czasu, a ludzie dostaną skrzydeł. Obejrzyj się czasami wokół siebie, gdyż nie można patrzeć tylko przed siebie. A ujrzysz mało uśmiechu i życzliwości, mało miłości i uprzejmości. Jest wiele osób spośród grona naszego, które oczekują miłości bliźniego.
choć sami o tym nie mówią nikomu, to chętnie są ujrzeć przyjaciela w swoim domu. Ty możesz umilić niejednemu życie, który swoje zmartwienia ukrywa skrycie. Czasami wystarczy uśmiech, miłe słowa, a gdy potrzeba większa, niech nie spotka go odmowa. Miejmy wrażliwość dla drugiego człowieka, wszak sami nie wiemy, co nas jeszcze czeka. A zatem idąc przez życie, miej życzliwość, otwarte ręce, a mottem niech będą słowa poety. Miej serce i patrzaj w serce. Myślę, że każdy gest, nawet ten najdrobniejszy, zmienia świat, czyjś świat. I dlatego wyciągnijmy dłoń do tych, którzy naprawdę nas potrzebują, bez względu na ich wiek, bez względu na zawód, sytuację materialną, to nie ma znaczenia. Liczy się serce i trzeba dostrzec, że świat może chociaż ciut stać się lepszy i to właśnie dzięki Tobie. Tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, muśnięcie wag. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być i szczęście dać. Tak mało trzeba nam i dużo tak. Wygrany własny los, musimy wierzyć w tyle słów, czy złe, czy dobry znak. Nim przyjdzie ktoś w nasz sen poprzedni dzień, nie powie może nic, bo przecież wie. Tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, muśnięcie wag. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być i szczęście dać. Uśmiechem słońca dotknij ust, niech świat przemieni nas. Świat będzie śnił swój sen poprzedni dzień, wy w nim będziecie śnić, nie wiedząc, że tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, muśnięcie wag. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być i szczęście dać. Tak mało trzeba nam i dużo tak. La 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 żeby szczęśliwym być i szczęście dać. Tak mało trzeba nam i dużo moi drodzy kochani, słuchacie audycji Razem Raźniej. Dzisiaj mówimy o pomaganiu. Czy warto pomagać? W jaki sposób seniorzy mogą otworzyć swoje serca i pomagać innym? Myślę, że trzeba otworzyć szeroko oczy, rozejrzeć się, bo może jest ktoś, kto potrzebuje na przykład trochę naszego czasu, takiej uwagi. Myślałam o tym, w jaki sposób, będąc sama seniorką, mogę pomagać innym seniorom. Najczęściej większość z nas doświadcza tak zwanej samotności w czterech ścianach. Życie takie bywa, że dzieci, wnuczęta mieszkają daleko. I co jest najcenniejsze?
pierwszego w relacji z drugim seniorem. Poświęcić mu swój czas. Po prostu wysłuchać. Nawet nie próbując szukać jakichś rozwiązań, ale tak po prostu wysłuchać. Myślę, że to jest szalenie ważne. Nawiążę do tego, co powiedziała koleżanka. To jest bardzo ważne. Ja sobie przypominam, że kiedy był ten pierwszy okres pandemii, kiedy na przykład zamknięto dom seniora dziennego pobytu, jak bardzo cenną rzeczą dla tych osób, które były zamknięte w czterech ścianach, był na przykład telefon. Rozmawiałam z nimi bardzo często i słyszałam, że od tygodnia to jest jeden głos, który usłyszałam. Była ta pomoc w postaci donoszenia i pożywienia, ale ludziom starszym, często bardzo samotnym, brakuje rozmowy. My możemy bardzo wiele zrobić, bo to są drobne gesty, ale właśnie do kogoś zadzwonić, z kimś porozmawiać, pomóc załatwić jakąś sprawę urzędową. Żyć znaczy śmiać się, śpiewać, skakać z dziećmi, objąć męża, żonę, otworzyć szeroko swe serce na ludzi. Przede wszystkim na tych, którzy cię potrzebują, którzy domagają się radości w twoich oczach, ciszy, pokoju, ciepła twoich słów, pociechy i pomocy twojej głowy i twoich rąk. I myślę, że podsumowaniem tego, co już powiedzieliśmy, może będzie taki cytat, że ludzie to anioły z jednym skrzydłem. Dlatego, aby się wznieść w tej codzienności trudnej, tej pandemicznej szczególnie, to musimy trzymać się razem. I dlatego razem jest raźnie. Gdy w trudnym życiu, w ciężkim frasunku, już nie nadziei, ani ratunku, jeden lek swą moc zachowa. Lek dobrego słowa. Życie nasze to przygoda. Każdy ją przeżywa raz. Jest jak sen lub niepogoda. Czasem słodkie, czasem kwas. Jeden pławi się w luksusach. Wszelkich dóbr posiada w bród. Drugi odzież ma z lamusa. Częstym gościem jest tam głód. Więc się podziel swoim dobrem. Twoje serce to nie głaz. Stać cię, żeby być dziś szczodrym. Wszak żyjemy tylko raz. No i my, seniorzy, powinniśmy zadbać też przede wszystkim o siebie, bo zawsze jak jesteśmy uśmiechnięci, pogodni, dobrze naładowani, to wtedy zupełnie inaczej oddziałujemy na bliźnich. Nie chciałbym, żeby mnie kiedyś nazwano starą zrzędą, która ciągle tylko jak już rozmawia, to tylko o chorobach, o wizytach lekarskich i przygotowaniu się do wyjazdu do sanatorium. Pogadajmy o naszym hobby, starajmy się mówić co nas cieszy, co nas miłego spotkało z naszymi wnukami, z naszymi wnuczkami, o samych sukcesach w ogrodzie, na działce i w domu. Zapraszamy serdecznie. 30 już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. My również tam będziemy o godzinie 16 oraz 17. Aktorzy z kabaretu Luzik przeniosą wszystkie dzieci do przecudownego, tajemniczego, magicznego świata bajek. Będzie także można spotkać się z Marszalem. Kto ogląda Psi Patrol, ten dobrze zna tego pieska. A może także pojawią się Myszka, Miki i Mini. Ale nie tylko Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest okazją, aby okazać swoje serce. Także na Kielska, pewnie wszystkim znana Fundacja Salus Homini zaprasza do nowej akcji pomocy osobom chorym terminalnie. Idź na spacer dla siebie, dla bliskich, dla chorych terminalnie. W jaki sposób możemy to zrobić? Wystarczy pójść na spacer, zwyczajnie pójść na spacer, zrobić sobie zdjęcie i pod odpowiednim postem Fundacji Salus Homini umieścić to zdjęcie. Zaprosić do zabawy również innych, swoich znajomych, przyjaciół, jak największą liczbę osób, opowiedzieć o tej akcji, aby ją promować, aby mówić o chorych terminalnie, o tym, że oni potrzebują naszej pomocy. Jak jeszcze można wspomóc Fundację Salus Homini? Przekazać swój 1%, można także zdecydować się na stały przelew, ustawiając go na swoim koncie bankowym. Pamiętajcie, nawet niewielka kwota wpłacana co miesiąc może pomóc pacjentom. Tak jak kropla zdrąży skałę nie swoją siłą, ale częstotliwością spadania. Można także pomóc zrobić coś dla siebie i po prostu pójść na spacer. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Na zakup lekarstw dla najbardziej potrzebujących pacjentów. Wspomogą także rodziny w żałobie, którym
bowiem po śmierci bliskiego znacznie pogorszyła się sytuacja finansowa. Sfinansowane także zostaną specjalistyczne terapie dzieciom osieroconym, czy też zakup podręczników dla nich lub dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego. W wyjątkowych sytuacjach także można uzyskać pomoc w dofinansowaniu rehabilitacji osobom niepełnosprawnym, a także przeznaczone zostaną na zakup sprzętu medycznego, który jest później bezpłatnie wypożyczany podopiecznym hospicjum domowego. Również z seniorami mam nadzieję, że niebawem już wybierzemy się wspólnie na spacer. Zapraszamy do pomagania. Dziękujemy za uwagę. Słuchaliście audycji Razem, Raźniej. Do usłyszenia.